się upablaczył. Co ty mówisz? Aha, nasz Edek będzie teraz tyrał tylko na kury. Bo przecież go tu wszyscy znają. No, jak się kurkę przejedzie, to rosolek będzie. Bolek, pomóż no Jance. Wynieś szaflik, świniu. No zaraz. Już jak ci mama mówi. No idę już, idę. No dźwigaj w górę. Ojej. No pierwszy raz niesie, że tyle stękania. Ojej, pomału, Janka, nie ciągnij go tak, no. A mama tu się zaraz za nim wstawia. A nie wstawiam się, ale nie lubię, jak przy robocie tyle gada. A żebym wiedziała, to bym sama to wszystko zrobiła. No właśnie, mama wszystko od razu by sama. Ale zamiast podskoczyć z miejsca, to się kokosisz. A nie, że ojciec nie przymawia Wolkowi. Jakby nie było dobry z niego chłopak. A czy ja mówię, że zły? Widziałaś te róże przed domem? Powiada, oczkować będzie. Najlepszy w szkole. Sam kierownik mi to powiedział. Wasz wnuk, panie Mateuszu, to najlepszy mój uczeń, powiedział. A jakże? Tylko, że się zawsze musi Jance przeciwstawić, no. To przecie tak na niby. No niby, jak powiedział święty Skiby. I poszedł na ryby. Tak, ojciec stale swoje, to samo, a nie to samo. Jak ten święty Skiby, co to raz na ryby, a raz na grzyby. To... Ach, najgorsze, jak się ludzie drą między sobą. A grzyby niedługo już będą. Tak, zasmakowałam tego dość u swoich. No przecież ich dobrze znał. Nie byli źli, ale... Czekaj, pomogę ci zestawić. Sprzeczni tacy byli, od co? Oj, ostrożnie, dziadku, żeby na ręce nie prysło. No. Jak jeden powiedział tak, to drugi od razu nie. Jak jeden czarne, to choćby nie wiem jak było czarne, drugi musiał powiedzieć, że białe. Raz to poszło o te skarby króla Salomona. Któryś w gazecie przeczytał śmiech. Salomon 1000 lat jak się rozsypał i skarbów ani śladu i daleko to i nie wiadomo nawet gdzie. Boję się o naszą Jankę, żeby nie miała czegoś podobnego po naszej rodzinie. A nic gorszego jak kłótliwy człowiek, ten komar brzęczy i brzęczy. Ani się nie spodziejesz jak ukąsi. Święta prawda. A, ukąsiła mnie ona tą ucieczką w samo serce. Skąd jej to przyszło? Mm-hmm. Tak bez zastanowienia jedzie. Niczego miejskiego przecie nie potrafi, a do służby też niezdatna. Odszczeknąć się lubi. Potrzebne jej wycieranie cudzych kątów. Do czego się tam rwie? Co tam było, przeszło, nie trzeba sobie za nadto do głowy brać. I nie taka znowu kłótnica. Młoda i tyle. Młody zawsze się wierci, czegoś chce, a nie bardzo wie czego. A co wy będziecie dziś jedli, tato? A no co dasz. Najlepiej dla mnie to zacierki ze słodkim mlekiem. Zgaga nie piecze. Tak. Albo jedek. O, jak się tu nie gryźć. Nie powinien to już wrócić? Jeszcze nie noc. Takie kupno wymaga swego czasu. A pewnie, że wymaga. Myślę sobie tylko... Ty nic tylko myślisz, a myślisz. Jak ten indyk. A tak. Tyle pieniędzy. Skąd? No dajże spokój, Aniela. Edyk ma swój rozum, nie bój się. To wesela, to tam znowu zabawy. Uzbierało się z tego dość. Może i prawda, ale Stefan też ma swoją słuszność. Jak Edek ma pieniądze, a do gospodarki nie chce nic dać, no to co? Myślałam, a i Stefek też, że dziadek odradzi Edkowi to kupno. No, a jakże, odradził. Ja tam już nawet o pieniądze nie stoję, ale jak zacznie rozjeżdżać na tym gadzie warczącym, to jeszcze jakie nieszczęście. Dobra. No tak, no przecież napić się też lubi. Ale zaraz nieszczęście. Nie krakałabyś jak ta wrona. Co to się bać zawczasu, no? Pewnie, zaraz się bać o wszystko. Tyle ludzi na świecie jeździ
Gania do nas idzie. Pewnie z listem. Co, o tej porze? A może to innego go tu prowadzi? Pewnie. Może nawet i żadnego... Może nawet i listu nie przynosi. A może Irka co napisała? Albo od Józefów. Chociaż oni nie skorzy do pisania. No, tak skorzy jak i my. A to prawda. Żebym ja nie napisała, to by myśleli, żeśmy pomarli. A Bolek to też mógłby czasami. A Bolek się uczy. Jakby list był od Józefów, to byśmy się może czegoś dowiedzieli. Dobry wieczór. A dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A przyniosłem wam list. Zacząłem przed wieczerzą układać sobie pocztę na jutro, patrzę, a tu coś do was, więc no to przyszedłem i oddaję. Zawsze powiadam, że nasz Wiktor Kania to listonosz nad listonosze. Ale nie trzeba się było osobno fatygować. No co? Może siądziecie. No z chęcią, ale... Siadajcie, siadajcie. Chyba wieczorem to już macie trochę czasu. Tylko na 5 minut. Chociaż wiecie, żeśmy listu ciekawi, ale jakbyście go oddali jutro, to też by się dziura w niebie nie zrobiła. A przecież. Ciekawa jestem skąd. Dzięki od tego, no. Żeby gdzie w drugiej wsi, to trudno, ale na miejscu. O, proszę. O, masz, obejrzyj. Listy zawsze to jakieś nowiny. Mamo, to Ilka pisze z Wrocławia. No. Ale ja wiem, co to list. Nieraz ludzie strasznie na list czekają. Ja na przykład całą wojnę przeszedłem bez jednego listu. A. To rozumiem drugiego. List to nie mała rzecz w życiu. A przeszedłbyś... Do nas kiedy, Wiktor, niekoniecznie tak za interesem. No pogadaloby się o tym i owym. Nie ma tak czasu. Ja to tam wolę, kiedy pan Kania bajkę opowie. No, dla naszej Janki zawsze jakoś w torbie znajdę. Ta ostatnia, coście nam opowiadali, to była piękna. Zaraz, o czym to było? A nie pamiętam. A o wróblu. Co znalazł zgubione cacko. O, właśnie. Zawsze się dziwię, skąd też pan Kania tyle zna tych historii. A to jak ranny po szpitalach leżałem. A wtedy to dość czasu miałem, żeby sobie i całą ofensywę na Ukrainie przypomnieć. Porozmyślać o losie człowieka. A potem jak już było trochę lepiej, to i poczytać. Te i ludzie człowiekowi naopowiadali. Nasłuchałem się tego, że... A ruski człowiek lubuje się w baśniach? Tak, lubuje się. No, czas na mnie. O, szkoda, że tak musicie odchodzić. Dziękujemy za list. I za fatygę. Dziękujemy za pięknie, panie Kania. Nie ma za co. No, dobranoc. 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 Czytaj, Janka, list. Ciekawe, czy się Józefowi oźrebiła gniadocha? Z takiej kobyły może być piękna sztuka. No to chyba otworzę. No na cóż czekasz? To ci powiadam, czytaj. No bo jeszcze Stefan. Prawda, Stefan kończy obrządzać. Pokaż mi, jaki znaczek. Tarnów. Ratusz w Tarnowie. Mogła nakleić jakiś nowszy. Już Grunwald pewnie jest. Akurat jej to w głowie. Znaczek jak znaczek, aby cena była, to wszystko. No dla ciebie to wszystko. Ale ten znaczek z okazji Grunwaldu. Czekaj, Boluś... Coś jakbym słyszał. A słyszał dziadek, bo Stefan czytał o bitwie pod Grunwaldem. Niedługo będą wielkie uroczystości. 550 lat, jak król Jagiełło pobił krzyżaków. O to. Pewnie się czytali beze mnie, co? Nie, nawet jeszcze nie otworzony. Oj, tylko Edka ciągle nie widać. Jakbyśmy przeczytali wszyscy razem, byłby większy porządek. Mamo, co mu tam list? Nie mu własne interesy w głowie. Dużo go tam inni obchodzą. No, nie gadaj. Chłopak tylko jeszcze zielony, to i szumi. Jak się ustatkuje, będą z niego ludzie. Ojciec to jak adwokat. A żeby im co przetłumaczył, to nie. Nie powinno tak być, żeby Stefan sam jeden kłopotał się o wszystko. A uskładał trochę grosza, to... Zamiast motoru dla rozbijania się, kupiłby do gospodarstwa motorek do sieczki i drzewa. Szkoda gadać. A wziąłbyś jaką bogatą dziewuchę, nie jedna by za ciebie poszła. No. To byś nie musiał tak chorować. Nakupiłbyś motorków, jakich byś chciał. No, ruszyło cię, Leogon. Lepiej czytaj list. No już, czytaj, Ancie.
No. Wrocław, 13 czerwca 1960 rok. Kochana Stryjenko, kuzynko i kuzynowi i dziadku. Dziadku. Piszę do was ten list, bo chcę wam zapowiedzieć mój przyjazd na urlop do Jezioran. Mhm. Już tak dawno u was nie byłam, chyba ze 3 lata, więc powiedziałam tacie i mamie, że w tym roku... Tak, cicho, dziadku. Że w tym roku muszę odwiedzić Stryjenkę i całą waszą rodzinę. Ze szpitala będę miała urlop od 4 lipca na 2 tygodnie. Od 4 lipca. Tak, tak piszę. Ale zyskam 2 dni, bo mnie kierownik naszego oddziału, pan doktor Jagmin, puści zaraz w sobotę rano po nocnym dyżurze. Będę mogła wsiąść w pociąg o 10:00. Ciekawym, czy się oźrebiła, czy nie? Niech dziadek poczeka. Więc tak. Nie czyty. Będę mogła wsiąść w pociąg o 10:00 i wieczorem będę w Klimontowicach. Ale to trzeba będzie po nią pojechać, nie? Nie wiem. W Klimontowicach. Jakby Stefan albo Edek był tak dobry i podjechał te kilka kilometrów, to bym im była wdzięczna. O, no, właśnie! Edek na nowej maszynie. Już jest w Klimontowicach. Irka chyc na siodełko, cap za Edka, Edek nogę na starter. Ale którą nogą? Jakiś taki doświadczony motorzysta, co? No, prawą, pewnie, że prawą. A kiedy Edek mańkut, no? Prawda. To na nogę też są mańkuty? A znałem takiego jednego, ale... Ale pewnie umarł, co? Jak to umarł? To co też tobie, Stefan? Od tego nikt jeszcze nie pomarł. Pewnie mańkuty też wymierają, ale od czego innego? I zaraz rodzą się nowe. Jak przychodzą drwale ciąć las, to z daleka rozeznasz mańkuta. Są też i u bokserów. To się nazywa odwrotna pozycja. Ale sztam i z tym daje sobie radę. Nie rawni ryba, durak kandyba. Co za sztam? No najlepszy trener bokserski na świecie. Matko święta, Bolek, no nie przestaniesz już gadać. Jancia, no czytaj, Jancia. No tak, otóż to. No strasznie się cieszę, że was wszystkich zobaczę. I Stryjenkę i dziadka. O, jak go wyściskamy. Lepiej by już o kobyle coś. I Stryjenkę. Dziadku. Zaraz. I Stryjenkę, i dziadka, i Jankę, no, Stefana, Edka i Bolka. Chociaż jego widziałam w zeszłym roku, jak jechał do nas i przejeżdżał przez Wrocław. U mnie wszystko po staremu. Zawsze dużo pracy, czasem to rąki nóg nie czuję, jak się zbierze. Komplet ciężko chorych. Jeszcze całe szczęście, że mieszkanie mam znośne. Mieszkamy co prawda we 3 same pielęgniarki, ale pokój duży, widny. I stale co najmniej jednej z nas nie ma. Tak się czujemy, jakbyśmy mieszkały tylko 2. Tatuś miał ostatnio wypadek z maszyną. O Jezusia, co mu się stało? No macie te wasze motory. Maszyną? O, Edka... Z maszyną? Jaką maszyną? Nie wiem. Irka tak pisze. No. Tatuś miał ostatnio wypadek z maszyną. Mało mu palca nie odjęli, ale skończyło się tylko na strachu. Teraz tatuś czuje się już dobrze. Był u mnie w zeszłym tygodniu, bo przyjechali z kółka rolniczego do banku. Nie tak prędko, no. Tak. Teraz tatuś czuje się już dobrze. Był u mnie w zeszłym tygodniu, bo przyjechali z kółka rolniczego do banku po kredyty. Dostali pieniądze na zaprowadzenie ryb w tych starych stawach, co za Olszynami. A, te duże stawy. Bolek je widział. Mama, dzięki Bogu, dobrze się trzyma, jak zawsze. Często was wspominają i oboje chętnie by się do was wybrali, ale jak tu się ruszyć od gospodarki? A może Stryjenka by się kiedy wypuściła w podróż? No, macie ją. Znalazła sobie Stryjenkę. Ich na gospodarce 2, a ja tu sama. Jedź. A no skoroś ty, Aniela, sama jedna, jak powiadasz, to my tu niepotrzebni i możemy jechać w odwiedziny do Józefa. Zabierzemy się ze Stefanem i Stefan się tam ożeni na ziemiach zarządza. Ojej, miałaś dość tego głupiego gadania. No i powiedzcie sami, co z tym Edkiem, że go tak nie widać? Przyjdzie na wieczerzy, nie ma strachu. No i co dalej w tym liście? Jeszcze,
jeszcze wciąż nic o kobyle. A według mego obliczenia to powinno być już. Tylko teraz takie czasy nastały, że nic nie wiadomo, czy się kobyla oźrebi, czy źrebie o kobyli. Dziadek. O mój Boże, mój Boże. No to czytam dalej. No czytaj, czytaj. A w każdym razie jak przyjadę, będę namawiać wszystkich po kolei, żeby naszych odwiedzili. A w przejeździe wstąpicie do Wrocławia, to wam pokażę miasto. Gdyby tu Janka przyjechała, no, to by się dopiero dobrze czuła. W ostatnim liście zapytywała mnie, czy chodzę na zabawy. Pewno, że chodzę, ale rzadko. Ostatni karnawał był długi, to byłam ze 3 razy. A nie za wiele i nie za mało. Sam raz. Człowiek zapracowany to jak przyjdzie sobota i niedziela wolna, tylko łóżko ma w myśli, żeby się tak kropnąć i spać całą dobę. Suknię miałam jedną nową, jedną starą, co mi ją sobie dała przerobić. Nowa jest modnego koloru, taka beżwróżowa. Krótka, szeroka, a w pasie wąska. Zaraz. Gdzie szeroka, a gdzie wąska? W pasie wąska, z szerokim paskiem złotym. A pantofle na szpilkach. Pod kolor sukni na złote. Na szpilkach, to. A no, jak na szpilkach, bo ciasne buty. Baby to lubią. A dziadku, nie jak na szpilkach, a na szpilkach. Dziadek nic nie rozumie. Ale za to ty rozumiesz. A właśnie, że rozumiem, wiem. Te szpilki to takie cieniuszkie obcasy u pantofli. Cieniuszkie, a wysokie, żeby je tu przywiozła. Ja tam nie czekałem. Kończusz Janka, bo trzeba do roboty. Zaraz. Tylko no jak te złote pantofle mogły być w kolorze sukni, co nie była wcale złota? No. Ja też to samo sobie pomyślałam. Ale pasek złoty. U dziewczyny wszystko może być pod kolor i dobrze. Nawet jak w głowie zielono, też dobrze. Bo cały świat jest zielony, a ludzie powiadają, że piękny i jeszcze się kręci. O. Szkoda, że Edka nie ma taki piękny list. No to właśnie, ja dalej. Czytaj dalej. Jak przyjadę do was, to Jance wszystko opowiem detalicznie. Od karnawału już na zabawy nie chodzę. Za to czasem na spacer albo do kawiarni porozmawiać sobie, pośmiać się. No co? Jakby mi Janka napisała kartkę, to bym ją za to ucałowała. Pozdrawiam z całego serca Stryjenkę, dziadka i was wszystkich, wasza Irka. Dziadku, widać, pamięta. Na tych zabawach zapoznała jakiegoś konkurenta i teraz się wodzą. Tak się zdaje. Spaceruje, żeby porozmawiać, pośmiać się, to przecież nie same. Pewnie spacerują na Dodro. Na Dodro. Tak, znaczy koniec listu, a o kobyłce ani dudu. Może się jeszcze nie oźrybiła. Nie, dziadku, pewnie uśrebiła się, tylko to Irce nie w głowie. A daj spokój, Stefan. Tyle radości, co w młodości. Po tym to już... Janka, odceć no kartofle. A już mam. Wypadałoby kartkę napisać. Trzeba potwierdzić list, żeśmy go dostali. I chyba trzeba ją jeszcze zaprosić na nie, mamo. A no trzeba, niech przyjeżdża, będzie weselej. To napisz, że wyjadę. I zapytaj o tę kobyłkę. Okropnie się cieszę, że Irka przyjedzie do nas. Ja też rada, no, ale jeszcześmy nie wieczerzali. A Stefek jeść pewnie chce. Edek też pewnie lada chwila wróci. Nie, będzie. To na motorze to raz. Mój Boże, najgorsze to jazda. A no... Jak się jedzie na ten przykład na koniu, też można spaść. A znów siedzieć na nim i nie jechać, to koń by się z tego śmiał. Pamiętam... O! Lecę! A ja wam powiem, że to nie on. A pewnie, że nie. Oj, co też gadać? Przecież motor aż w uszach dzwoni. A, to są ty!
Jakby mnie śmierć przeskoczyła. Co to za maszyna? O, taka Jawa, weźmy, to wyciąga 110 i 115 na godzinę. Jak nic. Jawa C354. Co to? To i ciebie to wzięło, co? No, słuchaj, Stefan. Przy nowej maszynie trzeba tylko uważać z docieraniem. Przy Jawie na pierwszych 500 kilometrach nie można przekroczyć szybkości. Na pierwszym biegu 15 kilometrów, na drugim 35 kilometrów, na trzecim 50, a na czwartym 60 na godzinę. No, ale tego uczą na kursie. To Edek był na kursie? No przecież nic o tym nie wspominał. No i mówił, tylko mama nie słyszała. No jak, żebym nie słyszała? Pewnie cię w izbie nie było. I ojciec mi nic o tym nie rzekł, ani nikt. Wszystko w tajemnicy. A mama to by chciała, żeby Edek taskał swój motocykl na wozie. No, ty tak do matki nie gadaj, no. Boś wszystkich rozumów nie pojadła. A szkoda, że w szkole nie byłaś taka wyszczekana. Oj, Stefan, a ty znów do mnie. Lepiej słuchać, jak gadać, Jancia. To sobie zapamiętaj. Bolek. No i co jeszcze o tym motorze, co? No, a znów przy docieraniu Edek będzie musiał uważać, jaką stosować mieszankę. Bo do 1000 kilometrów używa się mieszanki 1:18. A mów po ludzku. No. Jak to rozumieć? 1:18. No, widzi dziadek, to olej z benzyną. Jedna część oleju na 18 benzyny. Jak się przejeździ 1000 kilometrów, trzeba dodać benzyny. Na jedną część oliwy 25 benzyny. No, patrzcie, jaki oblatany mechanik. Są pisma fachowe. Jakem był tamtego roku u stryja Józefa, tom z jednym chłopcem od sąsiada jeździł. Jego tato ma motor. A ten chłopak to się na nim znał? Umiał go nawet rozebrać na części. Jawa. No, tylko że taka maszyna żre benzynę jak smok. Czekaj, a więcej jak 300? No, potrafi do 3,5 nawet. No, wieczerza, mechaniki. Niech ojciec siada. Ja, no, Janka, daj no sól. Nalej dziadkowi. Oto? Stefan, nalej dziadkowi kawałek. No. Ta posucha tamtegoroczna to prawdziwy dopust. A jeszcze jak żyje, nie wiedziałem, żeby tyle odchodziło z kartofli. O, wygląda na to, że i w tym roku tak będzie. Hej, co tam na zapas labiedzić? Co będzie, to będzie, rzekła kura na grzędzie, a druga na to. Jakoś wytrzymamy, gdy koguta mamy. A trzecia, dziadku? A trzecia już spała, to nic nie gadała. O, żebyśmy mieli radiowęzeł, to można by nadawać, że Edward Jabłoński kupił sobie motor. I przygrywając na harmonii, a przyśpiewując, wjeżdża do jezioran swojej wsi rodzinnej. O. Wszyscy patrzą, kto tam jedzie. Od Jabłońskich, gdyć to Edzie. Ale wy macie zdrowie. Nie popolgują językom ani na chwilę. Ojej, głowa boli od tego gadania. Jak we młynie. No, Edek nie ma jeszcze prawa jazdy, to i tak nie będzie. O, Matko Święta. To go jeszcze capną po drodze i, no, nie, i do mama, aresztu. No, mama sobie strachu nie dodaje. Edek motocykla nie kupi i przyjdzie na własnych nogach. Ale ja bez pieniędzy. No co ty, Stefan? Ty, no już, już ja go znam. Ja go znam. Bez pieniędzy. Jeszcze wam powiem, że jest dla niego dobre zajęcie, tylko że mama i dziadek to zaraz go wybronią. W tym roku też są wyjazdy na sianą kosy. Niech by Edek pojechał w Olsztyńskie, to przynajmniej by nam siana przysporzył, nie? A nie, podług mnie niech jedzie. Co bym go miał wybraniać? A ja tak niech samo. Skąd? Dobry wieczór. Smacznego. Jak to? Toś motoru nie kupił? No, panie doręczyciel. Jeszcze te gazetki do wróbla i droga do chalupy wolna. Och, napedalował się człowiek. Niczym na tych drogach frontowych.
I myślicie, że to listów tak dużo? Nie. No, pewnie są i listy. Trafiają się nawet i za granicy. Trafiają, trafiają. Ale najważniejsze to te gazety. Tyle tego jest, że... Oj, rozczytały się te nasze jeziorany. Rozczytały. Pamiętam za młodych lat jeden kurierek u księdza proboszcza, drugi u nauczyciela. A dzisiaj, o, proszę bardzo. Rolnika bierze kilku, plon też idzie, sztandar ludu, a jakże miałaby nie iść nasza miejscowa gazeta. A kobiety to przyjaciółkę przeważnie biorą. A Wiktorku, a będzie to przychodziło jak należy, pytają niektórzy. Jak kawaler do ładnej panny, powiadam. Tylko w porę opłacić. Oszukaństwa w tym nie ma żadnego. To nie to, co te portrety robione na zamówienie. Szkoda tylko, że książek u nas mniej czytają. Nie ma z kim pogadać. Ja mówię, że ktoś jest niby ten Dyzma Nikodem, a oni... Niby który, panie Kania? Nie było nijakiego Dyzmy w jezioranach. A. Tak. Jeszcze zboże w polu, a już pachnie chlebem. Jak to będzie ze żniwami w tym roku? Żyto jeszcze rośnie i bieleć nie myśli, a o żniwiarki już w kółku rolniczym wojna. O, patrzcie no, Czerwiński na stodole bociana udaje. Ach, ten to ci dba o budynki. Niedalej jak tydzień temu wicher mu strzechę zbakierował, a ten już nowy kapelusz w stodoli nie nakłada. Pamiętam zaraz po wojnie, to w jezioranach nie było więcej niż 5 stodół. Jedne spalone, a co lepsze rozebrane na okopy. A dzisiaj, dzięki Bogu, każdy ma stodowe i chałupy dachówką kryją, obowiązkowo. A stodoły to na wyrost. Lepiej za duża niż za mała, powiadają. I sady zakładają. Co rok drzewek przybywa. I pszczółki się trafiają coraz częściej. O rowerach to już nie wspominam. Dzieciakom nawet kupują. Motocykl też już nie nowina. Tylko czekać, jak Edek Jabłoński zacznie akordeon na motocyklu obwozić. Tak, tak, tak. A w ogóle, jak się tak od maleńkości patrzy na te jeziorany, to widać, że to nie te same jeziorany. No, powiecie, każda sroka swój ogon chwali. No pewnie. Bez tego się nie obejdzie. Przecież jezioranin rodowity. Ale ziarnko prawdy, a może i dwa, to w tej mojej gadaninie jest. No hej, panie Wróbel. Poczta przyjechała, świeże gazetki. No hej, jest tam kto w chałupie?